Hej, hej, witam Was na kanale Ualka. Zapraszam już na siódmy odcinek serii Spin Tires. Jak widzicie, jest tutaj nasz Kamaz i nasz Łaz. Tylko co dziwnego się stało. W momencie, kiedy wyszedłem zapisać grę i wszedłem z powrotem, uszkodzenia tego Kamaza znikły. Jak pamiętacie, on miał tutaj szczaskaną prawą stronę, światło, szybę, był dosyć mocno wgnieciony. Niestety tego już nie ma, ale pokażę Wam, że uszkodzenia nadal zostały. Jest 268 uszkodzeń na 600. Tak więc nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No, szkoda trochę, no ale trudno, no co zrobić. Dobra, kontynuujemy podróż naszym łazikiem. Pojedziemy sobie jakoś tu. I spróbujemy. Nie wiem, czy nam się uda tędy przejechać. No, wydaje mi się, że nie. Będziemy próbować. Dobra. Gdzie nasza linia? Tutaj. Mamy powłączone wszystko. Mamy? No, mamy. Tomat? Automat. Ok. Jedziemy zwiedzać dalej naszą mapę. Niestety w poprzednim odcinku zawaliłem, ponieważ wywróciłem się właśnie tym łazikiem. I to właśnie była taka... Ja się kręcę, co ja robię? I to była taki moment właśnie, gdzie się, kurczę, zagapiłem. I nie popatrzyłem, że z jednej strony jest dosyć tak ostro. Czy my tędy przejedziemy? To my tu mamy jeziorko. Jeziorko, a wzdłuż tego jeziorka? Nie, ciężko bardzo. Dobra. Ej, a co tutaj w ogóle jest? Na mapie tu nie ma nic. Popatrzcie. Co tutaj jest? Ej, tu jest... Ręczny załadunek drzewa. Ręczny, ale czy... No tak, ale nie ma załadunku takiego automat... Zagadałem się. Jest ręczny załadunek, ale nie ma automatycznego. Szkoda, bo byłoby nawet blisko. Dobra, trzeba się skupić trochę bardziej. To niestety tak jest, jak się gada i się myśli o czymś innym. Mam nadzieję, że tu się nie powiesimy nigdzie. Gacie, połowa uszkodzeń. Damy radę, co? No tu już większym by było ciężko przyjechać, ponieważ widzicie, te drzewa są powycinane, co prawda. Ale po pierwsze, te korzenie są tak wysokie. Gdzie myśmy mieli jechać? No, tu w prawo. Te korzenie są tak wysokie. I... Oj! Dobra, jeszcze... Ile by mamy w ogóle punktów naprawy? 200, dobra. Tego... A już słychać, jak on jedzie. Tak kiepskawo trochę. Przejedziemy tędy. Ja nie wiem, czy my tędy w ogóle przejedziemy, szczerze wam powiem.
Jodź, ale kopci. Gdzie my tu jedziemy? Jasny green. Jest nasza rzeka. Kurczę. Jeszcze dodatkowo robi się ciemno. No ogólnie spoko. Dobra. Ta rzeka... Widać, że jest trochę rwąca. My się przełączymy teraz na pierwszy bieg. Dobra, pierwszy przejazd jako tako. Drugi. No tu jest troszkę, ale może się uda, co? Jać, ale on kopci. Lecimy przez wodę. Gdzie my mamy jechać w ogóle? Gdzie się mój znacznik stracił? Stracił się, bo dojechaliśmy do celu, powiedzmy. Nie, 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 nie. Tędy. Tędy. Idziemy po paliwo. No ale naprawdę z takimi uszkodzeniami, no już jest bida, nie? Już jest naprawdę ciężko. A nie chcę go naprawiać. Musimy tam jechać. A nie chcę go naprawiać. Jedynka jest, dobra. Nie chcę go naprawiać z tego względu, że jak Alek przywali znowu i znowu i znowu, no to już nigdzie nie zajedziemy. A tak, tak wiem, że muszę się pilnować. Powoli, powoli, powoli. Mamy wszystko włączone, powinniśmy wjechać. Słyszycie, jak on chodzi? Na chwilę nie będę nic gadać. No łazi jak taki stary klekot. Mamy paliwo? Jeszcze nie. Paliwo jest nasze. Lecimy się naprawiać. No i dobra, no w sumie możemy to już podsumować. Tak naprawdę nie da się tędy przejechać na tej mapie. No nie ma takiej możliwości. To co mówiłem bodajże w piątym odcinku, że czy w szóstym, że jeżeli drzewa są... przepraszam. Że jeżeli drzewa są bardzo blisko siebie, jest pod górę na przykład, no to naprawdę za głośno. Dobra, naprawiamy się, nie ma co. Naprawiamy się, bagażnik dachowy. Napraw uszkodzenia. Dobra, i tak nie naprawił wszystkiego, no ale zawsze coś. Dobra, nie ma się co męczyć. No, tak więc no nie ma możliwości tam przejechać ciężarówką. Sami widzieliście, że mieliśmy problem przejechać łazikiem naszym. A co dopiero ciężarówką i jeszcze z ładunkiem drzewa. No praktycznie no niemożliwe, no kurczę, no niemożliwe. Nawet tą Tatrą naszą 8x8, no kurde, no byłoby ciężko. Tak więc jedyny pomysł, żeby skończyć tą mapę, i to prawdopodobnie zrobimy w odcinku numer 8, to przejedziemy po prostu ten odcinek, ale to już myślę, że przejedziemy go od razu, na dwa razy. Zrobimy tak najwyżej, że ja podstawię te auta już pod załadunek drzewa, już się załaduje. Albo nie. Załadunek też zobaczycie, bo załadunek jest w sumie najciekawszy. I wtedy przejedziemy to na raz dwoma samochodami. Tak myślę, by było najbardziej sensownie. No i wtedy zobaczymy, jeżeli się okaże, że ta mapa się skończy, już nie ma tam co robić więcej,
to przejdziemy na następną mapę i będziemy kręcić kolejne odcinki. Naprawiono, uzupełniono i tak dalej. Ok, popatrzymy jeszcze chwilę na naszego łazika. Dobra, no i tak w sumie to by było tyle w tym odcinku. Ten odcinek jest troszkę krótszy niż tamten, ale to z tego powodu, że się nie zakopałem. W tamtym odcinku miało być tak, że miałem przejechać całą tą trasę, no ale sami widzieliście, co się stało. Dobra, tak więc ten przejazd wygląda tak, a nie inaczej i ostateczna decyzja jest taka, że nie jedziemy tamtędy, jedziemy normalnie naokoło, w większości drogami utwardzonymi. I to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Cześć.